Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu, jesteśmy w Rain World. Właściwie jest to moja pierwsza styczność z tą grą i choć wydaje mi się, że gatunek naprawdę jest w moim stylu, tak graficznie się trochę odbijam, dlatego dzisiaj po prostu sprawdzę sobie tę gierkę. Przełamałem się, mimo że miałem tego nie robić, jeszcze wspieraki mnie zachęcały, zwłaszcza jeden cały czas mówi od roku o tym Rain Worldzie, to sprawdzę i będę wymawiał Rain World, bo mi tak po prostu wygodniej. To lecimy, zobaczmy przygody Koto Ślimaka, The Survivor, Przetrwaniec, bo to mam New Game, prawo, lewo. Co ja mogę? A, The Hunter, The Monk, jakieś klasy tu są chyba. Zwinny wszystkożerca, zarówno drapieżnik, jak i zdobycz. Zagubiony w surowej, obojętnej krainie, musisz odnaleźć własną drogę, mając spryt i ostrożność jako twoje największe atuty. Jesteśmy przetrwańcem. To lecimy, nowa gra z tym wszystkim. I to, co mnie zaskoczyło w ogóle, że gra kosztuje 115 zł, a na innych stronkach pewnych da się zdobyć za 20 zł. Ja kupiłem w ogóle za 8, 8,60 za taką grę z dodatkowym rabatem. To jest spora chyba różnica ze 115. Jest jakieś drzewo, historyjka, bubki są. To są kotoślimacy, tak? W gnieździe sobie są. Jeden ma tam jakąś kulkę, światełko. Więcej bubusiów. Te arty akurat są śliczne. Widzę, że też fokus się łapie raz z tyłu, raz z przodu. Przemierzają sobie świat buby. Mają jakieś kijki do tego. Małe i duże bubki. A ostatnio w ogóle moja rodzinka sobie kota nowego wzięła. I jest mały taki słodziaczek i teraz trochę w temacie jestem. Widzę, że też te słodziaki, kotoślimacy sobie łapią jakieś nietoperze. To są ciemki takie bardziej. Ciemki, więcej ciemek i je jedzą. Czyli tak tutaj trwa natura sobie. Krąg życia, jak król lwie. Do tego jakaś linka u góry była. Co jest? Tutaj deszcz pada jak w tytułowym, to jest deszczowy świat w końcu. I o, wspinał się bubek i został zepchnięty? Nie! Oddzielili się od siebie! Nie za bardzo ogarniam, o co tu chodzi, ale chyba nasza postać, bo chyba to jest nasza postać, została oddzielona od jakiegoś innego bubka i wpadł w kałużę, a raczej w głębszą kałużę. Teraz jest samotną bubką, samotnym kotkiem. Spogląda w... las. Rain World. Okej, jesteśmy bubkiem. Sugerowaliście mi, że gameplayowo powinno mi się podobać, bo jest to jak trochę taki Hollow Knight, trochę parkury, wspinanie i tak dalej. Pick up it. Mogę na X zbierać i throw na B rzucam. Dobra, a jak się wspinać? Mogę jumpować tutaj tym bubkiem. No i mnie osobiście odrzucało trochę to, że wszystko jest takie małe. Ja nie wiem na przykład, jak będziecie widzieli to na telefonie. Szczerze powiedziawszy, średnio to widzę. Jesteś głodny, znajdź jedzenie, okej? To musimy szybko pożywienie znaleźć. Tu widzę jakieś takie zwisające cyngle, są takie niebieskie. Możliwe, że to mam jakoś chwycić do tego. Ej, a jak mogę tam skoczyć? Nie mogę wskoczyć, a tu się już przesuwa mapa. Dobra, to weźmy w takim razie prawo. O, jest jakiś tutaj bubek. Patrzy na mnie i podąża za mną. Nie mogę niestety do niego dotrzeć, ale jakoś przez rurę się przycisnąłem, bo to jest kotoślimak. One przypominają te istotki w ogóle. Nie dość, że kota. O, tu jest jakiś kontur, w który mogę się wpasować. Nie dość, że kota, to jeszcze fretkę. Taką wyderkę. A, tutaj mogę się wspinać. I bunia mi zwisa cały czas. Ogonek. Do tego gdzie? Tutaj, aha, jak są takie światełka białe, takie paski, to znaczy, że mogę się wspinać, to są rury chyba. Gdzieś się dostałem. Złap i zjedz je. To jest ten światełko samouczek. A czy to mnie zabija? Jeśli tu wejdę na ten kolec, nie chcę chyba próbować. Nie, nie zabija mnie, dobra. I złapałem go faktycznie. No to wychodzi i na X mogę zjeść. Wpierniczyć go. Okej, wpierniczyłem go i dostałem jakieś kółeczko. A tu mogę też go złapać? Okej. Znowu wpierniczam. Wokół mojej postaci pojawia się taki krążek i to jest po prostu ładowanie jedzenie czy ładowanie akcji. Na to wychodzi. On mi tutaj podświetla jeszcze ofiary, które mogę sobie wziąć i mogę się w ten sposób uleczyć. 4 to wystarczająco, żeby się hibernować. Ale co, ja będę szedł spać? Muszę przetrwać. Może. Ale mogę też więcej sobie uzupełnić. Dodatkowe jedzenie zostanie zatrzymane na później. A czy tu są jeszcze jakieś sekrety? Bo to jest taka, wydaje mi się, typ gier, gdzie musi być dużo sekretów. Szkoda, że nie mogę się jakoś tutaj wspinać. Myślałem, że jak jestem ślimaczkiem, to będę się dociągał bardziej do ścian. To wróćmy się w takim razie. Wróćmy się i spróbujmy teraz w prawo. Wow! Nie mogę niestety. Aha, tam jest kolejna rura do wspinania się. Tutaj się próbuję wkludzić. Niedawno też dałem taki wpis na kartę społeczność, że Rain World będzie grą, której na pewno nie nagram. Ale na jeden odcinek najwyżej to chyba nie zaszkodzi, jak tyle mnie to kosztowało, czyli praktycznie nic. Zobaczę też, jak wam się spodoba, jak mnie się spodoba. Może jednak się przemogę z tym, z tą grafiką i nie tylko, wow, pikselozą. No i czuję się troszkę jak hipokryta, nie będę ukrywać. Jak hipokryta mogę sobie tutaj zejść. Mam przeskoczyć te
lukę, tę przepaść, okej, okay. A on mi podświetlał, jak to zrobić. Na razie jesteśmy w samouczku, jak tu jestem. Mogę przytrzymać, a i wtedy mi postać wyskoczy, tak? I muszę wtedy gałką też ruszyć chyba. O, jest, udało się przeskoczyć, czyli... Nie, spadłem jak idiota. Są dalsze podpowiedzi, bo gra już ma mnie za totalnego debila, mimo że to przeskoczyłem, nie? I bum, okej, okay, udało mi się, chyba ogarnąłem to sterowanie. Na L... O nie! Deszcz nadciąga. Musimy schronienie jakieś znaleźć przed deszczem. To do bubka idziemy tego niżej. Tutaj. Chowamy się. To nas może schronić przed deszczem. My w ogóle jesteśmy... A może deszcz tutaj jest jakiś kwaśny, kwasowy, kwaśne deszcze będą. Jak na przyrodzie nas w podstawówce uczyli. O, mogę się tu schować. Wibruje mi strasznie. To miejsce jest bezpieczne. Zostań tutaj, żeby się hibernować. I po to mi też było jedzenie potrzebne, żeby ulec tej hibernacji, zasnąć i zamknęło nas przed deszczem. Faktycznie może być coś na rzeczy. To trochę świat tutaj jest jak taki post-apo, nie? Następny cykl mogę zacząć jakiś. Cykl życia deszczowego świata, continue. Przeszedłem na drugi poziom runy. Takie chińskie znaczki. Jingjian Hanji! To idziemy do drugiego cyklu. Już się obudziłem, nie wiem ile czasu minęło. Ale mi pad wibruje, muszę chyba tę wibrację wyłączyć. Mówię, będzie to tylko stresowało, ale zauważyłem właśnie, że tak wibracje nas ostrzegają przed tym deszczem. Iść eksplorować, jest jedzenie i skrytka, którą może znaleźć i coś tam jeszcze. Nie doczytałem. Tutaj, gdzie byłem wcześniej, nie wiem, czy się dostanę, czy to jest to samo miejsce. To nie jest to samo miejsce, poszedłem dalej. To jest następny cykl. Tu coś jest, tu coś leży. Mogę to zebrać. Obiekty mogą być brane, ale to jest malutkie. I co mam rzucić tym? W ryj mogę komuś rzucić. O, tutaj? Na przykład? Tu też jest jakiś obiekt. On się podświetla, to dobrze, chociaż tyle. Jakąś pałę ze sobą wziąłem. A na górze? Co jest? Ej. To może najpierw weźmy w prawo, ale wyskoczyłem z rozpędu. I muszę teraz brać ich tutaj za fraki. O, rzuciłem w kogoś. Nie wiem, czy się udało trafić, ale jednego chwyciłem po prostu ręką i go wpieprzę sobie. Musimy wpieprzyć jak najszybciej, żeby mieć na następną hibernację. Widocznie, okej, okay, to łapię wszystkie muszki. Muszki do poduszki. Jakby ktoś komuś się nieprzyjemnie zasypiał. To jest więcej obiektów na podłodze, to może się nauczę rzucać, jeśli dobrze pójdzie. I teraz patrzcie, pyk. O, trafiłem go. Trafiłem go, udało się chyba. Tylko, że to niestety... A nie, jest nadziany na tym. Jak akuku, te nadziane, te żelki były takie. Mogę go wyjąć z kija i sobie wpieprzyć. Tutaj, dwóch na raz. O, jeden niestety tylko. Teraz dwóch na raz. A, może nawet się nie da? O, tutaj ktoś został. Jakim cudem? Może z wcześniejszych połowów mi zostało. Połowów albo połów nawet, jeśli ktoś lubi wędki i te klimaty. Mam już cały głód. Zostanie mi na później również. Bo tu bym musiał sko... O, tak mogę wejść. Po lianie jeszcze się wspiąć. I chodzę kanalizacją. Ślimak, co chodzi kanalizacją. Aż dziwne, że to jego futerko, o ile to jest futerko, o ile nie jest to obślizgły typ postaci. Dziwne, że się nie brudzi, jak jest takie białe, nie? To ma białe koty, to wie, jak to działa. Moi rodzice mają owczarka podhalańskiego, to też na zimę śmiesznie wygląda. Żółty jest. Okej, okay, mogę tu drugą stroną wejść. Znaczy, nie żółty, akurat przesadziłem może trochę, ale różni się od śniegu, odcieniem. Nie! Coś wylatuje do góry, co to jest? Wow! Jak mam to bić? Jak mam to atakować? To wleciało to? To zło jakieś się czai chyba. A mogę w to rzucić? Ej! Niemi! A, co to był za skok jakiś? Salto do tyłu walnąłem, Kiemon. On mnie tutaj prowadzi, że mogę wejść, a mogę się powspinać. To są, jest z tego co słyszałem, dużo etapów parkurowych, a tu jest jakaś zwierzyna, jakiś kleszcz. Ej, gdzie ja jestem? Gdzie jest moja postać? Muszę go zabić, tak? Łapię. I te... Nie, kijem golfowym. Jak zabił mnie chyba, game over. Jak? Press view to restart. Zabił mnie, pożarł mnie. Pożarł, a nawet nie było ognia. Press view. Aha, i skrzaniłem ten cykl, bo umarłem. Nie chcę od nowa. Niedobrze, słuchajcie, niedobrze. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, czym się tu bije. Ja czuję, że jestem taką bezwiedną postacią, która jedyne co może, to brać coś do ręki i rzucić najwyżej i tyle. Bezwiedność. To jest chyba dobre określenie. Co to jakieś... robię... Możliwe, że też złą kolejność sobie obieram, że tu nie powinienem taki się od razu, ale nie mam kija w ogóle. Jak tutaj... cokolwiek... O, do dwóch rąk coś wziąłem. Tam się od razu ostatnio jakiś kleszcz pojawił.
Wszak mój sąsiad kicha i przez ścianę. Okropne to jest. Mogę tutaj jakieś etapy parkurowe. O, no i co? I dupa wyszła z tego. A, tu są jakieś grządki. Jakieś wiszące rzeczy, elementy. Mogę na to wejść i... Rzućmy sobie na B. Nie w tę stronę. O, nic to nie dało. A, zrzuciło jednak. Zrzuciło. Mogę to wpieprzyć? Liczy się jako jedzonko? Czy jestem jakimś mięsożercą? Jestem wszystkożercą. A mogę do góry rzucić? Nie, chyba nie. To też sobie wpieprzę od razu. Dobry. Weganem zostanę chyba. Nie, no nie toperka już sobie, czy tam muszkę sobie już wpieprzam. I widać, że za bardzo nie będziemy się orientowali, gdzie iść. O, tam jest znowu ten uśpiony niedźwiedź tajemniczy smok. Nie możemy za bardzo chyba dać się po prostu złapać i to nie będzie w ogóle w żadnym stopniu chyba polegać na walce, co my, w sensie ta giera. A tu mogę na te kolce wejść? Chyba mogę. Nie zranią mnie, a zawsze mnie mylą, czy mnie zranią, czy nie. Ten aligator tam chyba powoli wstaje. Mogę jeszcze... O, coś złapałem. A to przez przypadek przykleiło mi się do rączki. I wstał! Jest tam! Szoruje podłogę. To jest taki wążo aligator, ale on się dziwnie wspina. Chodźmy może w lewo, uciekajmy przed nim, chyba że znowu rurą do nas przejdzie. Gdzie ja jestem w ogóle? Czy ja jestem w startowej lokacji? Chyba nie. Tak nie do końca... Wow, jest kolejny ten aligator. To muszę jakoś przed nim uciec. Szkoda, że tu śmierć jest taka permanentna. A tu mnie dorwie, czy nie? Nie widzi mnie chyba, nie widzi mnie. Nie, 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 nie! Gówno! Serio? Ale ta gra jest brutalna! To się wszystko kończy? Dwa! Jednej i drugiej ręki. Okej, mamy wystarczająco. I widzę, że nie warto się aż tak skupiać na tym jedzeniu. Bo potem co? Zginę i znowu trzeba będzie to zbierać i znowu, i znowu, i znowu. Niewybaczające to jest tutaj w tej grze. A coś mamy chociaż na górze? Nope. Ej, położyłem sobie tutaj kija, nie? I nie mogę go niestety zabrać, ale śmieszniejsze jest to, że mogę się na to wdrapać. Kijkiem można rzucić i tor sobie zrobić, żeby gdzieś się dostać. Całkiem original. Pójdę tym razem może w prawo. I wpieprzę sobie tego pana. Jest tu jakaś brońka, a jeszcze w dół można chyba iść. A nie, tak się błyszczy coś tutaj. Nie do końca wiadomo, co to jest. Jakieś takie tunele. Chodźmy do kolejnego tunelu. Muszę też wam się przyznać niestety, że nie opanowałem kompletnie tego długiego skakania. Może tylko przed wyrwami się da. O nie, o nie, o nie. I nie wiem, czy on... Nie, 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 znowu się zakończy to wszystko. Patrz, jak leci do nas. Jak pies. I co teraz? Odpuści sobie. Nie, idzie następny od lewej. Może będzie walka między nimi. Spróbuję wyskoczyć teraz. Okej. Dam radę. Emocje tu są, nie? Ale na dwóch, Nie, 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 znowu mnie wpieprzy. Wow. Ale mi się przesunął nagle ekran, się wystraszyłem przez to. Będą się bić? Biją się bez kitu! Tutaj natura jest brutalna. Natura to nie czuła matka. Nawet można powiedzieć. Mogę też rzucić ich, jeśli by bardzo próbowali. Nie wiem, czy ich nie striggerowałem niepotrzebnie tym. Dobra. Tu mogę być i tu mam tunelik. To przeszedłem to. Widocznie naprawdę trzeba to unikać walki za wszelką cenę. Być może jest tak, że dopiero później coś odblokowujemy, co pozwoli nam walczyć jakoś skutecznie, albo nie ginąć od razu. Gdzie jest moja postać? Tu jest. Na środku. Właśnie to też miałem taki problem z tą grą, jak na nią patrzyłem, że bałem się, że się tu nie będę odnajdywać. Okej. Dołem może przejdźmy. On nie idzie w ogóle do nas, więc całe szczęście. Jak będzie coś na podłodze, to ja to podnoszę od razu. O, mam kijek. Mogę w ten sposób sobie rzucić na przykład. Gdzieś. I się udrapać. Ale nie wiem, czy to ma sens. Chyba lepiej stąd wyskoczyć. Co to? Jakieś skupisko. Ale się na nas rzuca tam od góry. Jak to spadnie we mnie? Nie trafiłem go, ale się rzucił za nim. Wizja tego, że zaraz umrę i to wszystko od nowa będzie, przeraża mnie. Czy to dobrze, czy to źle, ocencie sami. Idzie następny. Da się tu jakoś skoczyć? I jakiś znaczek mi się pojawił, może to jest koniec cyklu powoli. Może pójdę do tej dziury. Chyba nic mnie tu nie wpieprzy, mam nadzieję. Pójdę teraz tędy. Fajnie jakby tu były jakieś autosave'y albo coś takiego. Być może przez to, że jest tu taki system cykli, to nie ma takich rzeczy. A może po prostu ja w ogóle idę gdzieś, gdzie nie powinienem iść. Chociaż w takich metroidvaniach to nie ma miejsc, do których nie powinno się iść. Idzie się tam, gdzie można iść. Dobra, mam kamyczek, kamyczek i główka. Co to jest tutaj? Jakiś mogę wpieprzyć to, czy coś? Nie. Co to robi? Wezmę to sobie, może przyda mi się do czegoś.
Może jakiś crafting tu jest albo coś. Są mi podświetlane też korytarzyki. Przez piramidę taką się dostałem. A czy tu nie byłem wcześniej? Chyba nie. Chociaż wszystko tutaj jest podobne. Mogę spróbować zeskoczyć zaraz z góry. Kijek widzę też po prawej. O Jezu. I coś wali tam. Mogę zeskoczyć, mogę. Może... Ojej. Ja chyba się zablokowałem już. Chodźmy tu szybko. Wiedziałem, że coś tu będzie. Ja tu już byłem. I tu ostatnio umarłem. Są dwa. Mhm. Tak by to wyglądało. Może da się jakoś odpędzić ich. O Jezu, co to jest? Nie! Pyk! Zabiłem to? Nie. Walnąłem kamieniem w to. O, jak to pluje w ogóle! Co tu się dzieje? Nie, 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 zabiją mnie zaraz. Wielką ważkę zaatakowałem. Co teraz? Lepiej być na wysokości jak chwała. Ten świat tu jest taki brutalny. Ja się czuję gówno, nie czułe. Tam się klepią chyba. Właśnie nie wiem, czy oni się klepią, czy oni współpracują ze sobą, się cieszą wzajemną obecnością. Trudno ich trochę wyczaić. Ale może się cofnę. Próbujmy tutaj coś znaleźć. Ej. Pójdźmy tym razem w lewo. Chociaż nie wiem, czy wcześniej nie szedłem z tej strony. Bo tu zdechłem. O, co tu jest? Podfo jakiś jest napis. Może też poskakać sobie. I kolejna... Ta, tunel. Mam przeczucie, że powinienem bardziej chodzić za tym ludzikiem. Możliwe, że on mi coś podpowiada odnośnie cyklu. Nie widzę tego, żebym miał to jakoś zrobić. Szybko mi raczej... Wow, idzie gówno! Znowu te ważki. Pójdę może tą dziurą? I wtedy wrócę się, tak? Wracam się nie tam, gdzie chcę się wrócić. Nie, nie wychodzę z dziur. Teraz wyjdę. I teraz, żeby nie wyjść po drugiej stronie przypadkiem. Mogę na to uważać. Pad mi wibruje, nie wiem czemu. To już się jakiś tam cykl zbliża czy coś? To już powinienem czasowo bardziej ogarnąć? Nie, 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 błagam, błagam, błagam. To dziury. A, tu jest kolejny, jakiś czerwony nagle. Odpalił się aligator. Zjadł ważkę, a tu przy tej dziurze jest kolejny. Widać, że to jest etap parkurowy, gdzie tutaj nie mam chyba żadnych tuneli do przejść. Ominąłem coś, wyminąłem się z czymś. Prawie mnie to zabiło. Jak mam to teraz ogarnąć sobie? Tam nie doskoczę. To może wklućmy się i wracajmy. Boję się tego świata. On jest zbyt brutalny i zbyt po prostu nieprzewidywalny. Do góry? Tak. Tutaj coś znalazłem. Znalazłem coś. Co tu jest? Tak, tu chyba cykl się kończy. Dotąd miałem dotrzeć. Nie czuję, szczerze powiedziawszy, że miałem jakikolwiek udział w tej grze. Trochę sobie jedzonka pozbierałem. Trochę sobie porzucałem kamieniami jakimiś w dinozaury, ale... Poza tym... i tu wchodzę na kolejny poziom, zaczynając nowy cykl. A potem jak ginę, to się traci najwyraźniej. Coś takiego. To lecimy dalej, zobaczmy. Kolejny cykl wypoczywania, kolejna kryjówka odkryta. Co nam to dało? Że przeżyliśmy do tego momentu. Parę nieprzyjemnych sytuacji, parę nieprzyjemnych spotkań było. Miotanie się, poszukiwaniu po prostu sposobu, cykl drugi, sposobu przetrwania jakiegokolwiek. On mi pokazuje tutaj, że są muszki w tę stronę. Mogę go posłuchać. Dobra, to posłuchajmy. Gdzie masz te muszki? Spadłem. O nie, aligator jest! Aligator? Nie, 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 proszę! Okej. Okay. Wyproszone zostało chyba. Modły. No, dawaj! Postać, wklucz się do dziury. Tutaj mi muchy pokazuje. Gdzie chcesz, żebym poszedł, no? On wygląda jak taka bakteria, taki cyklopik jakiś taki, który próbuje nam niby pomóc, ale nie do końca. Próbuję ten dłuższy skok wykonać, czyli przytrzymuję i w lewo. Dobra, jest, udało się. Udało się, czyli tak się da skakać jeszcze, okej. Okay. Przejdźmy na drugą stronę. Tutaj były też te muszki. I on mi pokazuje gdzieś do góry tym razem. Ale już się nauczyłem skakać, częściej tego dalszego jumpa używać, więc może mój skill też na tym zyska i same korzyści będą z oglądania, oby tak było. No nie. Nie sądziłem, że tak daleko mnie zabierze. A tu? Coś wziąłem, coś wyśliznąłem sobie. To znowu sprzęty. Sprzęty AGD chyba. Dobra, spróbujmy przeskoczyć tym większym jumpem na prawą stronę. A. Co?
A już się powiem, że umarłem od upadku. Rozpęd. Jest! Udało się! Przeskoczyłem. Dobrze. Dobrze, Adasiu. Dobrze, żeś to wykombinował. I gdzie ja jestem? Gdzie jest moja postać? Na środku. Muszę znowu muszki zdobyć, tak? Może przy odrobinie skilla? On... w pole! Rzuciłem te kamienie. Może przejdźmy tam w takim razie. Jeszcze mogę górą przejść, ale zobaczcie, gdzie się pojawię. Ups! Z aligatorem zaraz się wyminę. Obym się właśnie wyminął. Nie. Tu. Wystraszyłem się szczerze. Nie. Dobra, on tu nie przyjdzie, nie? Raczej nie. Nawet jeśli to chyba wolę na patyczku se wejść. On próbuje mnie szukać, w ogóle mnie tu próbujesz. Jak, to jest jak gra 2D horror trochę. I znowu cały parkour od nowa. Ale to jest ból w dupie, nie? Póki tego jumpa nie opanowałem dobrze. On mnie chyba widzi. A mogę wyjść? Czy on mnie zobaczy? Właśnie się boję, że mnie użre od razu. Że na mnie się czai, nie? Spróbuję iść do góry. Jak spadnę, to koniec. Tak tylko mówię. Żebyście się nie przyzwyczaili. Coś spadło. On spadł. Zrzucił się. O nie! Może też na mnie polować. Nie mam za bardzo możliwości teraz dostania się do góry. On mi blokuje wszystkie... A, okej, tutaj jest jeszcze przejście. A mogę go rzucić? Okej, nie mogę. Okej. On mnie chyba zauważył. Zaczyna jakoś się szwendać, reagować. Spróbuję zrobić tak. Nie. Uderzyłem go, ale to chyba nic nie dało. Nie dałoby i tak. Zjem sobie teraz muszki, mam jedną. Teraz drugą mogę zjeść. Bardzo dobrze. Ta gra to taka walka o pożywienie. Nie sądzicie? Chyba schwytałem go, to zjedzmy. Gra pozorów, fałszywy uśmiech Judy. Nie, to miejsce będzie mi się śnić po nocach. Ja już tu nie chcę być. Już dopiero co tu przyszedłem, wiem, że tu nie chcę być. Nie. On tu próbuje coś tym aligatorem. Możliwe, że tu zaraz przyjdzie. To zawróćmy. Tu. Kto wie, może kiedyś uda mi się zabić tego aligatora. Tak mnie też zaczęło zastanawiać, czy są tu jakieś... Ło! Idzie znowu ta ważka. Człowiek ważka. I się teraz biją, fajty są między nimi. O nie. Nie! Dobra, wyminęliśmy się jakimś cudem. Ja żyję. Dobra, podejdzie. Go poluje i teraz w dół. Super. Mogę teraz w drugą stronę zawrócić. Nie zderzymy się w środku. Całe szczęście. Ale... Na mnie próbował wejść. Ja się boję, że stracę wszystko teraz. Ja się też tak randomowo poruszałem, nie wiadomo co tu robić. Okej, zamieniamy się miejscami. To jest skuteczna taktyka, zamiana miejsc. O, i walczą ze sobą. Może jak to przetrwam, to coś za to dostanę. A może go jeszcze walnę? Zrobię sobie z niego wroga. Koniec walki. Poszli sobie stąd. Walka o jedzenie. A mogę iść do tego samego... O nie, coś idzie. Do tego samego... miejsca, co z niego przyszedłem? Chyba, że znowu ten cykl się zaczyna. Kryjówka przed deszczem jest potrzebna. Patrzcie, jak wszystko się kołysze. Nie wiem, czy zdążę nawet. Nie wiem, gdzie by jest jakakolwiek kryjówka. Tak, pada. Schronienie przed deszczem. Jeśli nie znajdę schronienia, to co wtedy? Wow! Rozpuszczę się! Wow! Nie, błagam! Musimy hibernację! Ła! Co teraz? Nie widzę swojej postaci! Wszystkie jakieś nietoperki uciekają, owady. Co teraz? Nie widzę swojej postaci! Gdzie mam uciec? Nie! Chyba przegrałem. O, tutaj jest... Napływa! To nie jest dobre miejsce. Dokąd ja mam uciec? Przed deszczem. Przegrałem. Dobra, to było intensywne. Coś mi się udało zrobić, znowu się downgrade'uje i trochę jest to denerwujące. Jeśli chcecie tej giery więcej, to dajcie znać. Ja muszę powiedzieć, że po pierwszym odcinku jestem bardzo sceptycznie nastawiony. Chyba bardziej zniechęcony niż przed graniem, ale to może być, od razu mówię, uspokajam, jak ktoś lubi tę gierkę, że może to być pierwsze wrażenie. Graficznie nawet się przyzwyczaiłem, gameplay okazuje się być nie do końca tym, czego szukałem. To znaczy szukanie muszek, uciekanie przed potworami bez możliwości ich atakowania i uciekanie przed deszczem do jakiegoś schronienia następnego. Nie wiem, czy to dla mnie, szczerze powiedziawszy, ale dajcie znać, co sądzicie. Ja byłem Mangetsu i pa pa!